Magda Vrechová bez ztráty setu postoupila do finále tady na turnaj v Praze, tak Magdo, jaký to byl zápas? No především každý meč musela zahrát na 100%, jsem celý čas sfokusovaná, skoncentrovaná, bo jednak na tym poziomie, jak się odpuści nawet jednego gema, to później przeciwniczka może wejść, złapać swój rytm i może być ciężko wrócić, więc starałam się wygrywać każdą piłkę, każdego gema i cieszę się, że udawało się to w moim stylu, gdzie atakowałam i to ja byłam stroną dominującą. No jakie są pocity po postupu do finale? Przede wszystkim jest to turniej już rangi 60 tysięcy, więc i był bardzo dobrze obsadzony jak na drugi tydzień US Open. Więc tym bardziej się cieszę, że ten wynik tutaj jest taki, jaki jest i mam nadzieję powalczyć w finale i wygrać ten turniej. Jak się cieszycie na finale? Bude proti domácí hráčce? No oczywiście wiem, że widownia, kibice będą za nią, ponieważ gra u siebie w domu, aczkolwiek zrobię wszystko, żeby pokrzyżować jej plany i żebym to ja wyszła zwycięsko. Vy jste tady nasazenou jedničkou, tak měla jste plán vyhrát to tady, nebo jste si říkala, budu hrát nejlépe, jak umím a uvidíme, co to bude? Dokładnie, najlepiej jak umiem i nie stawiałam sobie żadnych celów wynikowych, czy wygrać, czy wiadomo, że jak się jedzie na turniej, to chce się zawsze wygrać, aczkolwiek najważniejsze to jest grać swoją grę i poprawiać się cały czas, tak żeby na kolejnych turniejach to procentowało.